W tym zadaniu zastanawiamy się, co musimy podstawić w miejsce literki n, żeby tutaj otrzymać równość prawdziwą. No to teraz tak, po prawej stronie mamy 7 do potęgi 15 i zwróćcie uwagę, że po lewej mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki będziemy do siebie dodawali. Czyli mamy taką sytuację, że z tego otrzymamy 7 do potęgi, 5 plus n plus 6 i musimy otrzymać 7 do potęgi 15, czyli 5 plus 6 to 11, czyli jeszcze, żeby otrzymać 15, musimy dodać 4, dlatego n wynosi 4. Jeżeli tutaj podstawimy 4 w miejsce n, to mamy 5 plus 4, 9, 9 plus 6, 15. Tutaj uważajcie, mamy dzielenie, czyli będziemy odejmowali. Czyli po lewej stronie mamy tak 4, bo to będzie wspólna podstawa, do potęgi n odjąć 8 i z tego wykładnika my chcemy otrzymać 10, czyli to oznacza, że w miejsce literki n musimy podstawić 18, bo jeżeli od 18 odejmiemy 8, to właśnie otrzymamy 10, czyli n to będzie 18. Spójrzmy na podpunkt c. Tutaj przede wszystkim musimy zamienić wszystko na taką samą podstawę. No bo mamy 9, 3, 27, a po prawej stronie mamy trójkę. Czyli możemy sobie zapisać, że 9 to będzie 3 razy 3, czyli 3 do potęgi drugiej. 27 to 3 razy 3, 9, razy 3, 27, czyli mamy 3 do potęgi trzeciej. Czyli to zapiszemy jako 3 do kwadratu, razy 3 do n, razy 27, czyli 3 do potęgi trzeciej, równa się 3 do potęgi ósmej. No i co tutaj mamy? 2 plus 3 to będzie 5, czyli co musimy, ile musimy jeszcze dodać, żeby otrzymać ósemkę? No musimy dodać jeszcze trójkę. 2 plus 3 to 5, 5 plus 3 8, czyli n jest równe 3.